dobry, słyszymy się w ten piękny dzień. Dzisiaj jest cudowna pogoda. Już tutaj słyszę, jak ptaszki ćwierkają w ogóle, a tak jak wcześniej Wam mówiłam, mój humor jest uzależniony od pogody, więc dzisiaj będzie dobry. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, co ja jem, lecząc trądzik, bo zasypujecie mnie pytaniami na Instagramie, więc stwierdziłam, że najłatwiej będzie nagrać odcinek, żeby Was do niego odsyłać i nie odpowiadać każdej osobie z osobna. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem bez makijażu, żebyście zobaczyli, jak moja cera aktualnie wygląda. Ostatnio zrobiłam sobie mini test i zjadłam trochę skyra naturalnego i mnie wysypało po nim od razu na drugi dzień, więc to jest po prostu szok, jak nabiał negatywnie wpływa na moją cerę. U mnie problemy z trądzikiem zaczęły się w momencie, kiedy ja odstawiłam tabletki antykoncepcyjne, więc już ponad rok temu. Tylko ten trądzik nie pojawił się od razu, on pojawił się jakoś pół roku po odstawieniu mniej więcej. Czy żałuję, że odstawiłam tabletki, patrząc na to, co się dzieje z moją cerą i z moimi plecami? Nie, to była najlepsza decyzja w moim życiu, ale o tym możemy sobie porozmawiać po prostu kiedy indziej. Dzisiaj zajmę się gotowaniem. Jeszcze nie wiem, co będziemy jeść, ale zaraz sobie coś wybierzemy. Myślałam o tej owsiance, bo mam ochotę jak zwykle na słodkie. I później bym zjadła tego bajgla z pieczarkami i jajkiem, bo akurat mam pieczarki. Po bajgla przejedziemy się do Lidla, bo tam są najlepsze. I na obiad coś wymyślimy. Dobra, zaplanowałam sobie cały dzień jedzenia za pomocą jadłospisu i okazało się, że brakuje mi trzech składników, więc jedziemy do Lidla na zakupy. Przy okazji jeszcze sobie wyślemy paczuchę za aktywność i korzystanie z moich kodów na Instagramie. To zakupy są zrobione, ja już zdążyłam 50 razy zgłodnieć i działamy, nie przedłużamy. Jak mnie już trochę obserwujecie, to wiecie, że ja kocham słodkie śniadanka. Lubię sobie rano zjeść coś słodkiego, wypić tego kawkę, więc lecimy z tą owsianką. Ja tutaj się będę posiłkowała jadłospisem, co nam jest potrzebne. Płatki owsiane, banan, borówki i jajko. Działamy. Zaczynamy sobie od rozgniecienia banana. Wbijamy sobie jedno jajeczko. Teraz płatki owsiane, ja mam takie bezglutenowe z Jim Beama. Przekładamy sobie naszą owsiankę do takiej małej blaszki. Jak coś, to ja ją kupiłam w Tedim za jakieś 5 zł. Albo trochę więcej. Mamy kawkę na moim ukochanym mleku kokosowym. Mamy pieczoną owsiankę. Lecimy sobie zjeść. Co poranki są dla mnie mega ważne, bo mam wrażenie, że jak dobrze zacznę poranek, to później cały dzień jest taki. Pora na drugie śniadanko, na które zjemy sobie takiego pysznego bajla. Wiem, że tego nie widzicie, nie wiem, czy to pokazuje, ale a może się przybliżę i Wam pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie. No, o, tutaj widać, widać. No, jest przepyszny, przepyszny, bo już go miałam okazję próbować, jak właśnie robiłam dla Was te jadłospisy. Więc czego potrzebujemy? Bajgla, jajko, sera, rukole i pieczarek. Rukoli chyba nie mam, ale mam jakiś inny miks sałat, więc po prostu zastąpimy. A resztę składników mam, bo sobie kupiłam świeżego, ciepłego jeszcze bajgla z Lidla, więc działamy. Ja ogólnie uwielbiam ciepłe pieczywo, więc sobie delikatnie przygrillujemy tego bajgla. Czy ja mówiłam, że sobie delikatnie przygrilluję? I tak prezentuje się nasze drugie śniadanko. To tak pachnie, że ja muszę już spróbować, bo nie wytrzymam. Zobaczcie. Jezu, nie wiem, jak tutaj ugryźć. To jajo
wypływa. To smakuje jak jakiejś takiej drogiej restauracji śniadaniowej. Jest przepyszne, a koszt tego to jakieś grosze dosłownie. W restauracji pewnie byście zapłacili około 30-40 zł za taką bułę bajgla, a tutaj zrobicie sobie za 3 zł. Bierzemy się za robienie obiadu i chciałabym użyć te pieczarki, które używałam do drugiego śniadania, żeby po prostu nie marnować ich. Więc zaraz znajdziemy sobie jakiś przepis, w którym są pieczarki. Mamy. Zrobimy sobie, nadal tego nie widzicie, ja nadal wam pokazuję. Zrobimy sobie makaron primavera. 70 gramów makaronu, pierś z kurczaka, cukinia. Dobra. Pomidory suszone. Mamy. Wszystko mamy, więc działamy z tym makaronem. Tutaj na patelni mam przesmażone pieczarki, które używaliśmy do śniadanka, więc teraz sobie będziemy skrajać, w sumie obierać. Obierać do nich cukinię. I ja tą cukinię obieram sobie do momentu, aż nie zostaną mi same pestki te z środka. Jeszcze nam trochę zostanie tego szpinaku, więc na kolację sobie też pokombinuję z nim. Jak pewnie słyszycie, zagotowała nam się już woda, więc wstawiamy sobie taki makaron, takie gniazdka. Zawsze jak jem ten makaron, to zachwycam się nim na nowo, a co najważniejsze, macie tutaj kupę warzyw, bo tutaj są pomidory, jest cukinia, pieczarki, cebula, szpinak i coś na pewno jeszcze jest, ale zapomniałam. W ogóle ja tego makaronu narobiłam strasznie dużo z myślą o Bubie, bo dzisiaj ma strasznie zajęty dzień, więc stwierdziłam, że wpadnę do jego pracy i zawiozę mu szamę, tylko że to jest wielki chłop, który je bardzo dużo, to ja nie mam takiego dużego pojemnika i musiałabym mu zapakować w 3, więc stwierdziłam, że wezmę taką miskę na sałatkę i po prostu mu tutaj wszystko ładnie zapakuję. Tak wygląda posiłek Buby. On jest po prostu bardzo duży, a on jest na redukcji, więc wyobraźcie sobie, ile on musi jeść na masie. Przerażające. Po obiedzie czas na szybką przekąskę. Zdecydowałam, że zjem sobie pomarańcze, a do tego jakiegoś takiego batonika, bo chce mi się czegoś na słodko. I ta dieta jest o tyle fajna, że możecie sobie wybierać właśnie nawet takie batony i komponować po swojemu swój jadłospis, a te batony mają około chyba 100 kalorii. Ja chciałabym tu użyć te składniki, które mi zostały, więc szukamy jakiegoś przepisu, który będzie zawierał szpinak i może suszone pomidory, chociaż suszone pomidory mi się nie zepsują tak szybko. Najbardziej zależy mi na tym, żeby zużyć szpinak. Więc co sobie zjemy? O! Naleśniki z suszonymi pomidorami, fetą i szpinakiem. Jakie to ma makro? Białka 24 gramy. Tłuszczy spoko. I 404 kalorie, tak jak wszystkie w sumie kolacje i śniadania w tym e-booku. Robimy to. I to już ostatni posiłek dzisiejszego dnia. Naleśniki ze szpinakiem, fetą i suszonymi pomidorami. Uciekam jeść, a dla was miłego dnia i słyszymy się w kolejną niedzielę o 19:00.